Użyj windy, aby zapły... Kurwa! Pierdolę was! Nie no, w dół, kurw. Ty, ile ja HP straciłem! Już full damage w tej grze to jest jakiś kurwa kpina jebana. Idąc z tym kurwa, to... Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony MRM, a to jest kolejny odcinek gry Far Cry 3. Moi kochani, lecimy znowu porozmawiać z Buckiem. Gdzie jest Buck? Czy ja mogę się do niego jakoś tepnąć? Nie, on jest bardzo niedaleko, tak naprawdę muszę po prostu iść wzdłuż tej linii brzegowej. Myślę, że dzisiaj zajmiemy się tylko misjami, tylko głównymi misjami. No chyba, że po drodze, nie wiem, napotkamy jakieś zwierzęta, na które moglibyśmy zapolować i dałoby nam to dużo. Dużo rzeczy... Kurwa, dobra. Dużo rzeczy, których poszukujemy, bo tak naprawdę teraz potrzebujemy w sumie bawołów, rekinów. Ciężko powiedzieć, czy coś jeszcze, akurat rekin... Nie, myślę, że tam jest mniejsze o to. Jest, natomiast tutaj samochód, on mi się wbrew pozorom przyda. Nawet jeżeli Buck nie jest całkiem daleko, no to być może z tego miejsca będziemy musieli gdzieś tam dalej pojechać, więc weźmy go od razu. Kurwa mać, człowieku, jak tu jedzie, ja pierdolę, dobra, chyba wziąłem... Kurwa, weź to opanuj teraz! Myślę, że sytuacja i samochód opanowany... Dobra, chuj, nie, jednak nie, dobra, nieważne. Jesteśmy koło jakiegoś bunkra, bardzo możliwe, że tutaj się udamy teraz w poszukiwaniach dalej tego artefaktu. Dobra, zaparkujmy tutaj sobie, on jest jakoś całkiem niedaleko, on... Kurwa, dobra, chuj, zejdźmy do niego po prostu. Dobra, Buck, what the fuck? News. Okej. Okay. Czyli to jest nasza nowa destynacja teraz w dokach. Well, myślę, że to byłoby easy way. Okej. Okay. Kolejne ładowanie, czyli będziemy się teraz pierdolili po podziemiach, żeby znaleźć ten nóż, albo przynajmniej kolejne poszlaki odnośnie tego, gdzie możemy to znaleźć. No ja myślę, że do końca dzisiejszego odcinka uda nam się ten nóż odnaleźć. Słyszę węże, widzę szczury. Obraz to ponury, bo kurwa wszystko będzie być może chciało mnie tutaj zabić. Chociaż z drugiej strony te... coś na czerwono mi się zaświeciło. Coś tu kurwa gdzieś syczy na mnie. Czy ja mam jakąkolwiek amunicję? Właśnie, jak ja stoję? Tu mam w kurwę tego, tu mam... Dobra, mam w pizdu, nie może się niczym martwić. A oni mi szczury kurwa... oni mi szczury podkreślają na czerwono. No tak, bo to są moje największe w tym momencie... moi najwięksi przeciwnicy. No dobra, to jest jednak raczej miejsce,
Tak przynajmniej obstawiam, w którym nie będzie wrogów, w którym nie będzie przeciwników, nie będzie jakichś innych ekip poszukiwawczych. W związku z czym raczej te misje będą bardziej na explore, ewentualne jakieś rozwiązywanie zagadek, cokolwiek. No trochę też się obawiam, że po drodze pewnie nie znajdziemy nic, co mogłoby nam się przydać, jeżeli chodzi o skóry, o jakiś crafting. Dobra, weźmy to, sprawdźmy. Tam raczej nie polecę. Fetysz dzika, no. Kurwa, znowu nie mam tej pięknej koszulki. Gdzie ja mam? A tutaj mam wpłynąć. To ma dużo sensu. To ma zdecydowanie więcej sensu, niż mogłoby się wydawać ewentualnie. Nie pierdol. No do chuja jasnego pana. Chuj, zanurzmy się. Zanurzmy się, wejdźmy tutaj. Tutaj sobie poddychajmy chwilę. Aparatu tu nie wyjmę pewnie, nie? No to sobie ich nie oznaczę. Muszę gdzieś tam płynąć. Czy ja... Ach, tutaj nie mogę. Chciałem powiedzieć, czy jak zanurkuję tutaj, to się coś stanie. Tak, stanie. Kurwa, dobra, teraz pooddychaj chwilę. Teraz pooddychaj chwilę, bo byliśmy za długo pod powierzchnią. Zobaczymy, dokąd uda nam się dopłynąć. No tu mogę niby wejść i... Wiecie co? Pierdolę, nie będę się bawił. Siema. Co tu kurwa? Z mołotowami stoi, skurwysyn. Dobra, chyba czysto. Chyba czysto. Tam jeszcze ktoś drze pizda, ale to raczej dlatego, że płonie. Więc myślę, że to nie będzie nasz ewentualny przeszukać ciała. Można. Paczka kokainy! No kurwa! Warto było. Co my tu jeszcze mamy? Paczka kokainy! Ja pierdolę, ja was wszystkich przeszukam jednak. Nie, dobra, jebać. Chociaż kokaina, ciekawy jestem, po ile jest tutaj do sprzedania. Bo będzie trzeba te wszystkie łupy, które mamy, posprzedawać niedługo. Jakieś bronie kupić, no nie wiem, nie wiem. Jeżeli ten odcinek nie zajmie jakoś długo, w sensie te poszukiwanie tego skarbu, to może nawet dzisiaj się to ogarnie. Jak nie, no to tam kiedyś, kurwa, przy okazji. Zawsze w takich miejscach, w takich sytuacjach mam wrażenie, jak my, kurwa, wrócimy. W sensie, to nie jest miejsce, z którego łatwo będzie nam się wydostać. Halo, mogę, dziękuję. Mięso psa. Kurwa, mięso psa w skrzynce, kurczę, mają. Kolejni pojebańcy. Czy ja mam odblokowaną umiejętność, że jak ja sobie skoczę na typa, to go zabiję? Śmierć z góry jest. Przestworzę w zasadzie. Tutaj się kręci typ. Pięknie. Na jego oczach, kurwa, to jest doskonałe zabójstwo. Wspaniałe, ja, o kurwa, wypierdalaj od tego ziomeczku. Kurwa, dwóch. Dobra, czekajcie, ja mam coś, co na pewno im się spodoba w tym przypadku. No ja pierdolę, czy co to jest, kurwa, Call of Duty 3, że te granaty chuja robią? Wysadzę ich! O kurwa! Już mi dobrze. Przez chwilę myślałem, że nie. Teraz myślę, tak. To była reklama tego, kurwa, dziwnego czego, że dziś mi się nie chce, dziś mi się chce! No to dziś mi się chce. Mogę skurować małpę? A, jest po prostu skóra, myślałem, że skóra małpy czy coś będzie. Makak. Wąż ty, skurwysynu. Czy węża się da też jakoś? Nie, ale mogę helikonie, cokolwiek to kurwa helikonia, bursztynowy liść. Odstraszacz zwierząt? Nie wiem, czy ja chcę odstraszać zwierzęta, wręcz prze... O skurwysynu jebany! Następnym razem będę trochę bardziej patrzył do wody. Chyba, że tak miało być. Tak, tak miało być, Matinio. Krokodyl. Ja chcę go. Skóra krokodyla, no kurwa. Liza nie uwierzy, jakie ja jej rzeczy tutaj zagwarantuję. Ciuchy ze skóry krokodyla, no same plusy, same pozytywy, same tak, samo.
Czy tu znowu się rzuci na mnie jakieś żyjątko typu... Typu... krokodyl? Dobra, lecimy. Ja już chyba mam ten perk na szybkie pływanie, co nie? Bo ja teraz widzę, że ja zapierdalam w tej wodzie. Bardzo mi się to podoba. Tutaj wszędzie pusto. Bardzo mi się to, kurwa, też podoba. Podoba. Bardzo mi się to podoba. Dobra. Muszę dotrzeć na tę półkę. No, nie wiem, czy takie easy, bo zaraz się, kurwa, okaże, że jeden przełącznik odpala coś, a drugi przełącznik odpala coś i skończymy z głową w gównie. Okej. Muzyka ucichła, tu się jebnie coś. Coś pierdolnie. No, niekoniecznie, tu muszę jakąś deskę jebnąć. I co, i to wszystko? Aha, tu muszę jeszcze, dobra. Co mi to da? Dobra, to mi to da! Dobra. Wszystko jasne. I zgaduję, że to pewnie nie wystarczy. Oczywiście, że to nie wystarczy. Czyli muszę wpłynąć tu. Kurwa, no jestem inteligentną formą egzystencji jednak. No i teraz mi jemnie pewnie. Oczy, kurwa, wiście, że tak. O, w pizdę. Tutaj? Nie, to kurwa się odbija gówno jakieś. Którędy ja mam płynąć do chuja jasnego? Na moje to tu... Aha, a kurwa, no zaprawdę. Dużo mi to wyjaśniło. Takie zagadki ja mogę rozwiązywać. One są jeszcze na poziomie mojej inteligencji. Czyli dla ludzi głupich. Tablica ścienna. $24. Wisiorek z brązu. Wisiorek z brązu to brzmi jak Mr. Henki ze South Parka. Okej. Okay. Czyli co? Szybka spierdolka, jak mi nie mam. Kurwa, ale gdzie? Tutaj, dobra. Jak ja się, kurwa, cieszę, że ja się złapałem tej ściany, bo widziałem, że moja postać już szybuje w kierunku dolnym. Dawaj, mordenio, mordini. Okej, okay, czyli to mi pachnie końcem questa. Czy ja mam dobrze wyczulony zmysł w węchu i czuję koniec tego zadania? Let's see, oczywiście. Jestem fanem muzyki w tej grze, ona jest kurwa idealna. Sukces w dokach. Ja pierdolę, sukces w dokach to brzmi jak... brzmi źle. Dobra. Skarby ziemi od Baka. Gdzie są skarby ziemi Baka? Gdzie ja jestem? Dobra, to jest naprawdę całkiem niedaleko. To mogę się jakoś tutaj
karnąć czymś i mówiąc, że mogę się tu karnąć czymś, chciałbym, kurwa, samochód. Zobaczmy, czy po drodze jest jakaś zwierzyna, która by mnie interesowała. To jest jebany niedźwiedź, on mnie, kurwa, na pewno nie interesuje. Ptasia wieża, to są dziki, knury dzikie. No nie, zobaczmy, co nas w ogóle interesuje właśnie, bo to też jest dosyć istotna kwestia. Rekin, to wiadomo. Rekin, rekin. Tutaj nie damy rady. Rekin, rekin i bawuł. Rekin, rekin i bawuł. Dobra, no to naprawdę następny odcinek trzeba będzie zacząć od zabójstwa dwóch rekinów. Mamy kolejny punkt umiejętności. Szkoda, że dopiero teraz to się... Mamy dwa punkty umiejętności. Co ja bym chciał? Bieg przez dżunglę? Tak, to się nam przyda do posterunków. Co my tu mamy? Zwiększa odporność ataki zwierząt, zmniejsza szanse na ogłuszenie przez wroga. Okej, okay, to mi się też przyda raczej. Kurwa, to musimy też zrobić. To jest też ciekawa umiejętność, tak? Wiem, że nie mogę teraz, ale to też trzeba będzie o tym pomyśleć. O tym też trzeba będzie pomyśleć. Dobra, zapierdalamy. Miejmy nadzieję, że znajdziemy tutaj jednak jakiś auto, jakiś samochód, jakiś środek komunikacji, tele... Prum. Cokolwiek. Raczej to nie jest według map... Dobra, kurwa, nieważne, chciałem powiedzieć, według map to nie jest raczej miejsce oblegane przez przeciwników. Dosłownie w tym samym momencie dwóch przyjechało, dwa samochody w sensie. No... Jak ja mam, kurwa, do tego podchodzić? Jest przerażające. Tam jeszcze ktoś idzie po drodze. Kurwa, dobra, nieważne, nic nie mówiłem o tych nieobleganiu przez przeciwników. Tu kolejne dwa samochody i raczej nie stoją zaparkowane, tylko kurwa właśnie. Dobra, ja pierdolę. Człowiek chciał użyć mózgu i wyszło jak wyszło. Jak zawsze, kurwa. Oj, ty, czy ja nie jadę na jakiś posterunek? Nie, na szczęście nie. Posterunków to ja bym bardzo nie chciał. Tu trzeba będzie jakoś podbiec. Dobra, ich się wyeliminuje, jak podjadą. Ale że nie podjadą, to się nie wyeliminuje. Porozmawiaj z Buckiem. Dobra, co teraz? Okay. Skarby ziemi, kopalnie. O kurwa, latarki, kopalnie. No mi to się kojarzy jedynie ze złymi rzeczami typu horror. Ja już wielokrotnie mówiłem i powtórzę, kurwa, po raz tysięczny, że zawsze dla mnie najgorszym motywem w horrorach i jednym z najgorszych motywów w horrorach są puszczone kopalnie, podziemne jakieś tam właśnie miejsca, tak dalej. Bez jakiejkolwiek muzyki, jakiegokolwiek dźwięku, po prostu ty i być może coś w tle gdzieś grasujące. Dla mnie to jest wystarczające, a to wszystko się zaczęło przez jakiś custom story do Amnezji. Nie pamiętam już nawet jaki, niestety. I od tamtego momentu uznałem, że jakiekolwiek poziomy w kopalniach, w horrorach, to dla mnie już jest majstersztyk na wejściu, nie?
Kurwa, serio? Z takich horrorów, kurwa, których rzeczywiście akcja się działa właśnie w kop... kurwa, palniach. No to przecież Outlast 2, który w przeciwieństwie do jedynki był dobrą grą. Kurwa, czy będę się palił? Nie, tak, palę się. Palę? Nie, nie palę. Który w przeciwieństwie do jedynki był dobrą grą, straszną grą i taki właśnie poziom w kopalni był doskonałym tego... no, doskonałym... dowodem. Dowód to jest słowo, które lubię. Dobra. Ja pierdolę, ile wrogów tu jest teraz nagle, kurwa. I to jest... Obawiam się, że od tego odcinka coraz częściej będziemy mieli do czynienia z przeciwnikami, z mołotowami. Bardzo, ale to kurwa, bardzo mi się to nie podoba. Rzekłbym, że jestem wręcz naczelnym hejterem tego pomysłu. Jakąś ognioodporność trzeba sobie chyba będzie załatwić, jeżeli jest. Ja pierdolę, ile was tu biegnie. Dobra, szybko przeładować. Ten karabin jest zajebisty, tylko trzeba będzie skrócić czas ładowania. Nie wiem, czy da się jakiś dodatek do niego kupić. Czy nie, ale no generalnie mamy już tyle rzeczy, że niedługo będzie trzeba się nad tym wszystkim zastanawiać i to tak na poważnie. Nieśmiertelniki. Granaty. O kurwa, co jest? Czy ktoś tu napierdala, czy... No, snajperów jest tutaj od chuja i ci ciut. Albo jest jeden, który jest bardzo, bardzo szybki. Za tym się schowaj, mordeczko. Tu jest kolejny. Dwóch tylko? Nie wierzę, nie wydaje mi się. Tu jest kolejny, ale to nie jest snajper. Dobra, chuj, lecimy. W tej stronie nie ma żadnego, nie, jest tylko ten jeden typek. Tutaj jakąkolwiek ochronę przed snajperami mam. Tam jest dwóch typków, tylko ja jednego nie zauważyłem. Dobra, już mam go, zauważonego. Wolałbym na razie się z nimi nie napierdalać, ale chyba będę musiał, tak jest. Kurwa, już mi jakiś... Jakaś pizda z mołotowym. Tutaj jesteś ty, kupo gówna. Dobra, myślałem, że ich odstraszyłem. Kurwa, chuja. Chuja odstraszyłem. Dobra, dawaj, bo... Dawaj, dawaj, dawaj. Dobrze, pięknie. Moje pytanie brzmi... Co dalej? Ale dobra, ja tu chyba nawet nie muszę się za bardzo udawać. Tylko bardziej z tej strony. O, ciężko zbrojny kolega. Wunderbaum. Wunderbar, czemu ja mówię Wunderbaum? To ty, kurwiu! No łeb wystawił. Łeb, kurwa, łeb! Napierdalaj w ten łeb, głupi! Dobra. Od razu sobie amunicję z niego weźmiemy. Mamy... Kurwa, ja zapomniałem, że istnieje takie coś jak kamizelka kuloodporna. To jest ważne. Smartfon. Czy kurwa każdy z nich przypadkiem ma jakiegoś smartfonu czy coś? To w jaki sposób oni się komunikują, tak? Not gonna lie. Naszyjnik z czaszką. Dobra, zmienimy... Nie wiem, czy warto zmieniać, kurwa, broń na tą, ale... Co tu jebieć cały czas? Znajdź dziwne... Kurwa, no... Pizdy z mołotowami. Gdzie? Wypierdalaj ode mnie! No jeszcze się, kurwa, zająłem, no mi... Kurwa! Ja pierdolę, no nie wierzę! Jak mnie wkurwiają te pizdy z mołotowami?
Pierwsze co, jakaś ognioodporność leci, bo to jest niemożliwe, kurwa, żeby to tak wyglądało. Dwóch typów, oba, kurwa, płoną i jeden zrobi... O, i kurwa, nagle umierasz, no do pizdy. Ja się w to bawić nie będę. No ale gro, jakby kurwa, co ty ładujesz mi w tym momencie? Czas ładowania jest tak długi, że już do końca kurwa serii ta gra nie powinna się ładować nigdy więcej. O co chodzi? Brawo, kurwa. Pierdolę, idę z tym ich rozkurwie. Wystawić te mordy swoje. Obrzydliwe, kurwa. Mołotowskie. Można było tak od razu, nie ukrywa. Można było, kurwa, tak od razu. Ale ja pierdolę, co tu, kurwa, najebało? Ty, ja serio zapierdalam teraz z tym. Na kucaka. Szybko, 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 szybko. Wszystkich wrogów. Jezus! Nie, 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 nie! Wypierdalaj, kurwo! No zajebiście, kurwa. Mniej ogłuszania, tak? Kurwa, nie, 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 nie. Pojebie mnie, kurwa, pojebie mnie. Zdychaj, kurwa, zdychaj! Dobra, przeładować to trzeba. Tego typa, kurwa, tam strzelić, tam wtedy... Ale ten jest tu chyba bliżej. Dobra, dobra, schował się. A ja nie mogę bliżej sobie... Nie, no to zajebiście! Kurwa! No ja pierdolę! Nie, 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 coś jest, kurwa, nie tak nagle z nimi. Oni mnie nigdy tak nie wkurwiali jak teraz. Zobacz, kurwa, ile tu ich jest. Zaczynając choćby od... No, kurwa! Porozmawiaj z Buckiem, to co ja już zrobiłem, kurwa, co ja miałem zrobić na tej misji? No zdychaj, kurwa, zdychaj, ty śmieciu pierdolony, no ja jebie! Kurwa, pojebie mnie, dzisiaj mnie pojebie, popierdoli mnie oficjalnie. Weź się wyleczyć, trzeba zapierdalać, no bo przecież ich nie da się, kurwa, w żaden sposób ściągnąć. Amunicję ściągaj. Bierz, bierz, kurwa, wszystko co możesz. Zapierdalaj, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, ty, kurwo! Lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa. A ty co, szmaciarzu? Kurwa, potnę cię. Dobrze. Skurwysyn. Wezmę jeszcze, co ja mogę wziąć od ciebie. $4 jesteś warty, kurwa. Rozumiesz? Twój marny, kurwa, żywot jest warty 4 jebane dolary. Wejdź do mistycznej sali. Ali, ali, ali. Co to, kurwa, jest krokodyl? Nie, to są warany, skurwodo. Przynajmniej jeden. Plecak na łup jest pełny. Ja pierdolę, czekajcie, jak ja mogę plecak na łup powiększyć? Czym? Ale tu chyba rekin się przyda. No, gro, kurwa, no jeszcze brak odpowiedzi Far Cry 3. No nie, pojebie mnie, pojebie mnie, pojebie mnie, pojebie mnie. Super. Plecak na łup. O nie, ja już nie mogę większego, o kurwa, bo ja musiałbym tam coś ścieżki, kurwa, chuj wie czego. O Jezu, po co to klikę, kurwa, nie ten przycisk, pojebało mnie. Dobra, czyli trzeba będzie po prostu, no rzeczywiście, posprzedawać te wszystkie rzeczy, bo ja innych skór już wtedy nie wezmę. To wygląda jak miejsce na walkę z bossem. To w kurwa wygląda jak miejsce na walkę z bossem.
Czy to jest możliwe? Czy tu będzie jakiś boss? Nie mam kurwa pojęcia. Mam nadzieję szczerze, że nie. O ty chuj oparchaty, się wtopił kurwa w otoczenie. Nie wiem, kurwa, gdzie jestem. Mam wrażenie, że już jestem w troszeczkę innej rzeczywistości i po raz pierwszy w historii tej gry nie przez narkotyki, kurwa, to jest... Trzeba zapamiętać, to jest chyba 8 czy 7 odcinek i po raz pierwszy w tej grze mamy taką sytuację. Dobra. Kurwa, jeszcze żmija jebana. Nawet ciebie nie widzę, pierdolę cię w dupę. No, tak można, tak trzeba. O, jeszcze w dół lecimy, nie? No to... Perfecto! Muchos gracios! Zajebistos! Jebany dom. Tak, o. Randomowo. Dom ktoś, kurwa, postawił w takim miejscu. Pamiętajcie, jak mówiłem, że ja się zawsze w takich miejscach zastanawiam, o, co z powrotem? No to kurwa teraz tym bardziej, jakby, nie? Myślę, że teraz to może być rzeczywiście ważne pytanie. Użyj windy, aby zapły... Kurwa! Pierdolę was! Nie no, w dół, kurwa. Ty, ile ja HP straciłem! Już full damage w tej grze to jest jakiś kurwa kpina jebana. Idąc tym kurwa to... Idąc tym tropem to ja niedługo jak będę skakał to będę zabierał sobie zdrowie. Jedź kurwa, nie masz mi pier... Oczywiście kurwa, że musiałem wylądować przy jebanym wężu pierdolonym. Przecież ja chujeje, nie no kurwa, zabić lewy, kurwa, zabić, będzie kurwa, nie będzie kurwa, będzie kurwa. Niech to się kurwa kończy. Gdzie ty jesteś, szujo jebana? Dobra, teraz mogłem dostać obrażenia. Teraz okej, się zgadzam, ale wcześniej, kurwa. Kurwa, ile tu waranów najebało. Ja pierdolę, co wy tu, z kim wy się jebiecie, że wy się tak rozmnażacie? Ja wiem, że jest, kurwa... Ech, szkoda gadać. To jeszcze nie jest to... O kurwa, czyli to nie jest koniec. Czyli będzie jeszcze jedna taka misja. Ja pierdolę, już się tak cieszyłem. Po co mi się na to patrzeć, a nie lepiej spierdalać na przykład? Dobra, zapierdalamy i ja myślę, że teraz zanim polecimy na kolejną misję dla Baka, to polecimy do jakiejś miejscówki, jakiegoś safehouse'a. Żeby posprzedawać rzeczy. Może pokupować bronie jakieś. Whatever. W każdym razie, no, jeżeli chcemy jakkolwiek to fajnie kontynuować wszystko, no to musimy... To musimy. No i dobra, udało nam się uciec z kolejnej świątyni, czyli będzie jeszcze trzecia w takim razie, no. Nie będę ukrywał, że te misje nie należą do najciekawszych. Powiem więcej, że w tym momencie ta gra robi się w kurwę nudna. Ale wierzę, że to jest tak naprawdę dół, z którego już będzie tylko w górę, nie? Jakby, więc... Nie,
Victor. Apparently I'm no longer calling the shots, so dismantle everything and flip Keith over from there, cut the chip. Wait, yeah. Wait. Hold on. What's that, mate? You're calling the shots. Hector, good news. Apparently I'm back in charge. Yes, don't get Keith. Any close to finding me knife yet? Hmm? Almost there, I think. Almost there, sir. What, are you serious? All right, almost there, sir. Go on, put the compass piece in. Nie wspominałem, że znalazłem część kompasu. I'll start off then, shall I? Keep safe. No dobra, to co? Kolejna część kompasu. On pewnie gdzieś tu kurwa niedaleko jest. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Idealnie chyba. Czekaj. Zaraz ci powiem, czy tak idealnie. Chyba idealnie. Postura, no tak, no to jest kurwa perfekcyjnie. Po drodze jeszcze ja zrobię to, co ja muszę. Kurwa doskonale. No ktoś kurwa przewidział, że właśnie w ten sposób się moja gra potoczy. Bo to jest, nie ma innego rozwiązania. Zajebiście. Sprzedajemy. Sprzedajemy rzeczy, które mamy, dupę i wszystko, co możliwe. Szybka sprzedaż. Zarobimy na tym $500, to jest tak dużo, szczerze mówiąc, myślałem, że będzie trochę więcej, ale dobra. Chcę amunicję? Nie, ja chcę broń. Ja chcę broń, tylko jako ja broń mogę chcieć. No kurwa, dużego wyboru to ja tu nie mam, widzę. Czy STG jest, no jest niby lepsze do tego. To też się wydaje dobre. Zobaczmy, co my tam w ogóle mamy. LKM. No LKM to na razie to, co mam, to już mi, że tak powiem, by wystarczyło. Karabiny snajperskie. Czy mamy coś nieco lepszego? Na przykład. Luneta dużej mocy. To się... Na razie się chyba nie przyda, ale po prostu użyjmy za dragunów. No to dobra. To w takim razie zobaczmy karabiny szturmowe i weźmy chyba... Chyba weźmy, zobaczmy. Weźmy najpierw, kupmy. Teraz my to możemy. Powiększony magazynek i celownik. No jedno i drugie będzie pomocne, tak naprawdę. Tak jest. I użyjmy tego. No, za kałacha. Tak. I co? I mamy jeszcze karabin tate. No to do tamtego raczej nic nie potrzebujemy. Ale mamy tutaj wszystko zajebiście. Myślę, że możemy lecieć. Lecimy do baka. Mamy już kolejne XP, punkty doświadczenia. Jakakolwiek ognioodporność. W czym to może być? Rzut nożem. Dla kasy. Ciułacz. Handlowiec. No nie, nie, nie. Tutaj takich rzeczy nie będzie w rekinie. Okej. To mi się podoba w kurwę. Tylko, że to zmniejsza tylko obrażenia. To nie zmniejsza tego, że na przykład... dobra, mniejsza o to. Niech będzie i tak. Dobra. Tu będziemy musieli w to lecieć. Bo podczas eliminacji od razu łup cały zbiera z ziomka. I to mi się bardzo podoba. A my lecimy na kolejno. Mam nadzieję, ostatnią misję dla Baka. Bakera. Bo wierzę, że chyba teraz znajdziemy już ten cały nóż i mu go wręczymy. A on nam wręczy kifa. No ale na chuj ty mi tu łączysz z serwerami firmy Far Cry, jak mi niepotrzebne są serwery firmy Far Cry. Dalej. No ja pierdolę i teraz kurwa godzinę później. No dobra. Jak daleko jest bak? Czyli nie ma tu samochodu żadnego, na pewno? No niekoniecznie. Samochody są tutaj. Ja tutaj się udam do samochodów, bo jest lądowy. Chociaż widzę, że samochód sam się do mnie udał. A to są nasi. Siema, mogę od was przejąć jakoś samochód? Zajebiście. I właśnie to mi się podoba. To jest dobre.
No dobra. Tu jest jeszcze samochód, nie musiałem w sumie nikogo okradać, ale no... Well, shit happens. What can I say more? Gdzie? Czekajcie, bo ja tutaj mam brzydki zakręt. Okej, okay, tym brzydkim zakrętem tutaj możemy jechać innym mało brzydkim zakrętem i tak sobie dojedziemy do miejsca, hehe. To są chyba nasi, więc raczej nie będę rozjeżdżał. Z wyrodzonej kultury nie będę ich rozjeżdżał. No i tu gdzieś jest bug. Nawet trochę dalej, ale tutaj. Dobra, mamy go. Koleżka się opala. Trochę mu tego zazdroszczę. Okej, okay, to musi być już tutaj. Okej, okay, szybka lekcja historii, czyli co, musimy się wpierdolić na dół w takim razie. Lil Kong, jak mnie mam. Lil Kong, a ja Lil, kurwa, już. Głowa lalki. $35. Dobra. Wskocz do Sino, odznajdź wejście. Lecimy. Lecimy. Wejście jest gdzieś, kurwa, tutaj. Musimy pewnie po lianach wejść. Mogę? 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 Mogę! Zajebiście. Jest wejście do jaskini. Dobra, mini speedrun robimy, bo ja w sumie już mam dosyć tych misji, kurwa, poszukiwawczych. Nie wiem, jak... Gra się przede wszystkim zacięła, to po pierwsze. Halo? Dziękuję. Gra jest, kurwa, na rajskiej wyspie. Są zajebiste okoliczności, znaczy okoliczności, no, jest to zajebista okolica, są ładne widoki, jest dużo do roboty, tak dalej, tak dalej. Oni nas wpierdalają na serię misji do jaskiń, do podziemi, do kopalni. No, kurwa, mam tego dosyć. W pierwszym Far Cry'u była tylko jedna misja w katakumbach i już miałem dosyć, a tutaj... Ach, psy, kurwa, psy! Ja pierdolę. Ja mam dosyć. Oh. Well, that was unexpected. Dobra, nie chcę mi się z wami pierdolić. Czy ja naprawdę nie mogę mieć... Czekajcie. Dobra, czy ja naprawdę nie mogę mieć... celownika, kurwa. Celownika i powiększonego magazynka naraz? Czy to aż tak ze sobą koliduje? Dobra, ale co by nie mówić, STG jest zajebiste, tylko problem jest taki, że amunicji... No, dużo to my tu nie posiadamy, ewidentnie. Tylko trzeba będzie chodzić po każdym wrogu, żeby znaleźć każdą możliwą sztukę amunicji. No, to nara. Bo może być z tym problem. No mam niby LKM, ale no to LKM to raczej w ostateczności, ewentualnie w sytuacji, jak będą skurwysyny z małotowami. Pięknie, kurwa, jaka akcja! Wjebałem się w samo ognisko, kurwa, wrogów z tego, co patrzę na mapie. Ale nie są na różnych wysokościach, to jest dla mnie nawet lepiej. To miejsce jest jak sieć. No ja mam co nieco związanego z siecią, mianowicie nagrywam teraz cały czas Siren Blood Curse. Tam jest sieć Shibito. Gniazdo w zasadzie. I wygląda niepokojąco podobnie. Też pełno, kurwa, drewnianych kładek, pełno różnych wysokości. Tego typu rzeczy.
Oczywiście, jedyna osoba, która na razie przeżyła. Ty zobacz, jak mi tą butelką kurwa pizd. No przecież ja kurwa no nie mam siły. Jak mnie to wkurwia. Dobra. Tyle dobrego. Tam jeszcze ktoś kurwa naprawdę. Jeszcze straciłem. Nie, no nie wiem, no fall damage to jest też popierdolony, no. Tu jest jakaś małpa. Średnio widzę gdzie, ale chyba się ktoś schował tutaj po prostu może. Zdychaj. Użyj tyrolki. Jest tyrolka, zajebiście. Pięknie, kurwa, jak doskonale. Jedź za kablem, aby odnaleźć drogę. Wziąć gotówkę. No kurwa, oczywiście, że tak. Ciekawe, że od tego nie straciłem zdrowia. Zaraz się do nich przejdziemy. Zobaczmy, jak nasz nowy karabin snajperski się zda. O Jezu, to jest jeden z tych karabinów, gdzie trzeba co jeden pocisk ściągać lunetę i przeładować sobie. Nie no, kurwa. Ja pierdolę, no przecież ja zaraz zwariuję. Dobra, amunicję jakąkolwiek pozbierać. Zdrowie, apteczki, kurwa, no mamy sporo rzeczy. Mamy tu jakoś też zejść, kurwa, bym się wyjebał. Tutaj coś jebie, ale chyba jak sobie tak przejdę właśnie, to nic mi się nie stanie. Jestem w wodzie, ale woda ma wyjebane w to, że mnie parzy. O jest, o kurwa, o boż. No wyciągaj snajperkę, pierdolono. On ma kurwa wyrzutnie. Ja pierdolę. Jezu, czemu to nie jest karabin, który bierze na hita? No kurwa. Niewiarygodne. Niewiarygo, kurwa godne. Aha, tędy mam się. Ja patrzę, kurwa, jak tu na górę. Dobra, miesza o to. Tutaj też będzie przejebane. Oczywiście, że tu jest przejebane. Patrzcie, ile ich tu biegnie. Tego najpierw. Tego, kurwa, przede wszystkim. I to jeszcze tak, żeby zajebał kolegę. No nie wierzę. No kurwa, no ja pierdolę. Dobra, chociaż tyle. Mogłem jednak tą zaawansowaną lunetę wziąć. Czy jak ona się tam nazywa? W każdym razie to z przybliżeniem. Kurwa, musiał mnie trafić akurat w tym momencie. Kurwa! Dziękuję. Przejdź przez gorącą wodę. No myślę, że mi w miarę się to udało. Dobra, chodźmy po prostu jak najszybciej, jak najdalej, bo... Kurwa, zdychaj, kurwa, w piekle jebanym. Jezus, chyba tutaj, kurwa, wreszcie, błagam tutaj. Nie, chyba chuj, chyba jeszcze będzie. Kurwa, myślałem, że zabija się. Pewnie do... O, ja bym się wykurwił, to mi się nie podobało. Nie, tutaj mamy jakąś drogę. Trzymajmy się jej.
Jednak dołem. Czy ja muszę przez to przejść? Chyba tak. Chyba tak, to jest tylko delikatnie wilgotne, ale to nie jest jakieś mega dla nas obrażające, że tak powiem. Trochę tylko obrażeń dostaliśmy. Urna. Stare minety. Dajcie mi w końcu ten jebany nóż wziąć, spierdolić stąd. Ja mam już... No, mam nadzieję, że się zaraz nie okaże, kurwa, że tutaj jest jakiś oddział Wasa. Jest to moja szczera nadzieja. Okej. Okej, tutaj. Naprawdę mam wrażenie, że my teraz kucając chodzimy szybciej niż chodzimy. Co tu kurwa za zielony waran? To jest dalej waran? Tak, waran. Pojebane. Wy kurwy, dwa są! Dobra. Czyżby? Czyżby. Chyba był. Jest, kurwa. Oho, uruchomiliśmy, kurwa. Nie, no cały czas ogień jebany, kurwa. Już mam dosyć po tych jebanych mołotowach. Czemu? Co się, kurwa, dzieje? Dobra. No nie, myszkę biedno zgnietli, nie. Albo to muzyka była tak piszczała nagle. No ale w końcu znaleźliśmy ten nóż. W końcu, kurwa, nie będziemy się musieli pojebanych siłowniach, czemu chciałem powiedzieć siłowniach, świątyniach i innych gównach czołgać, żeby zrzucić się i dostać w pierdol. Nie ma baka. Bak do nas dzwoni. Ale moi kochani, to co się starzy. To, co się stanie u Baka po tym, jak uzyskaliśmy nóż, zobaczymy w następnym odcinku, więc trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!